Cześć, witam Cię na kanale Jaszko Sklep. Zanim zaczniemy, oczywiście zapraszam Cię do subskrypcji naszego kanału na YouTube oraz odwiedzenia naszej grupy na Facebooku Wózek Dziecięcy Zapytaj Jaki. Link do grupy standardowo znajdziesz pod opisem naszego filmu. A w dniu dzisiejszym specjalnie dla Ciebie chciałbym pokazać Ci wózek Petit Mart Street Plus. Jeśli szukasz spacerówki z bardzo dużym udźwigiem do 22 kg, spacerówki z bardzo wysokim oparciem na prawie 50 cm, wózka, który posłuży Ci już do końca wózkowania, który posiada bardzo wygodne siedzisko. Jeśli Twoje dziecko nie lubi jeździć w wózku spacerowym, to uwierz mi, że na pewno w tym modelu pokocha codzienne spacery. Dodatkowo wózek Petit Mart Street Plus możesz dowolnie personalizować. Jeśli szukasz wózka wyjątkowego, innego niż wszystkie, to ten model będzie dla Ciebie. Zapraszam do naszej krótkiej prezentacji. W pierwszej kolejności bardzo dziękuję Ci za to, że jesteś z nami. Mam również nadzieję, że subskrybujesz nasz kanał. Zaczynamy naszą krótką prezentację. Mam nadzieję, że wytrwasz do końca. Street Plus to wózek ponadczasowy, bardzo wygodny dla dziecka o solidnej konstrukcji. Spacerówka, która sprawdzi się nie tylko na jeden sezon, ale na lata użytkowania. Wózek Petit Mart Street Plus posiada dwa rodzaje kół. Koła gumowe, czyli koła RWS, które są całkowicie bezobsługowe, beznętkowe. Koła posiadają dodatkowy bieżnik, który sprawdzi się w każdym terenie. Oraz koła pompowane. Jeśli spacerujesz w trudniejszym terenie, na wierzchni dziurawej, wyboistej, w miejscach, w których na przykład brakuje drogi dojazdowej, to te koła sprawdzą się idealnie. Wózek na kołach pompowanych jest wózkiem trudniejszy teren i na każdą porę roku. Dwa fakty. Wózek z kołami gumowymi jest lżejszy i mniejszy po złożeniu, waży około 10 kg. Wózek z kołami pompowanymi ponad 11 kg. Czy jest to duża waga? Biorąc pod uwagę fakt, iż mamy do dyspozycji jedne z większych kół dostępnych na rynku, ich średnica wynosi aż 27 cm, jest to waga optymalna. Duże koła lepiej sprawdzą się w trudniejszym terenie, ułatwią Ci podbijanie wózka oraz pokonywanie wszelkich przeszkód. Szukając wózka spacerowego, musimy odpowiedzieć sobie na trzy pytania. Jaki powinien być wózek spacerowy? Przede wszystkim funkcjonalny. Jeśli sprzeczasz się z swoim partnerem o wybór wózka, czy ma się podobać, czy być praktyczny, to ten model ma jedno i drugie. Oczywiście ładny, nie oszukujmy się, często przy wyborze wózka zwracamy uwagę na wygląd. Wózek po prostu musi Ci się podobać. Ale co najważniejsze, wygodny dla dziecka. Dlatego też, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, jest siedzisko w wózku Petit Mart Street Plus, które uważam osobiście za jedno z wygodniejszych dostępnych na rynku. Jeśli Twoje dziecko ma problem z jazdą w wózku spacerowym, zsuwa się z siedziska, nie potrafi znaleźć wygodnej dla siebie pozycji, nie lubi jeździć w wózku, to może warto rozważyć ten model. Zamiast twardej deski, producent oferuje nam miękkie, wygodne poszycie. Siedzisko w wózku Street Plus jest bardzo głębokie, dobrze zabudowane, przez co sprawdzi się również w porach jesienno-zimowych. I co najważniejsze, co także możesz zauważyć, jest pod lekkim spadem około 10-15 stopni. Nie występuje to w każdym wózku spacerowym, dlatego też jest to mocną stroną Streeta, która całościowo ma ogromny wpływ na wygodę podczas codziennych spacerów. Dziecko siedząc w tej spacerówce siedzi dosłownie jak w fotelu. Wózek posiada 5-punktowe pasy bezpieczeństwa, które odepniesz jednym kliknięciem, co jest bardzo praktycznym rozwiązaniem. Pasy górne zapniesz niezależnie od pasów dolnych. By zapiąć pasy górne, nie musisz rozpinać głównej klamry, to również nie występuje w każdej spacerówce. Street Plus posłuży Ci do końca wózkowania, a to za sprawą bardzo wysokiego oparcia, które sięga na prawie 50 cm. Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy Twoje dziecko zmieści się w wózku, specjalnie dla Ciebie przygotowałem kadr, w którym wozimy naszego syna. Wiktor ma 5 lat i z wózka spacerowego nie korzysta już od 2 lat. Nadal się mieści. Na marginesie wózek posiada udźwig aż do 22 kg oraz bardzo duży kosz z ładownością do 3 kg. Łączne obciążenie wózka wynosi zatem aż 25 kg. Co jest bardzo fajne w wózku Street Plus, jest to, że możesz go złożyć jedną ręką. Wystarczy złapać za uchwyt, który znajduje się w siedzisku i gotowe. Wózek złożysz tak, albo na przykład schodząc z nim z schodów. Wózek po złożeniu zajmuje stosunkowo mało miejsca, mimo iż jest dedykowany dla większych dzieci, spokojnie zmieści się nawet w mniejszym bagażniku. Spacerówka standardowa, jak większość wózków, posiada blokadę kół do jazdy na wprost, możliwość demontażu kół z przodu jak i z tyłu oraz bardzo dobrą amortyzację. Pałąk bezpieczeństwa w wózku odepniesz z jednej lub z obu stron, pałąk jest dodatkowo obracany. Wózek posiada regulowany podnóżek w 3 stopniach, materiał, który znajduje się w konstrukcji wózka, jest bardzo trwały i łatwy w utrzymaniu czystości.
Rączka w wosku wykonana jest w wysokiej jakości jako skóry. Rączka możesz regulować aż, uwaga, w 10 pozycjach. Wózek komfortowo będzie prowadzić bardzo wysoki rodzic, jak i również dziecko. Na przykład młodszy rówieśnik głównego pasażera. Wózek posiada powiększoną budkę z aż 4 przęsłami. Spokojnie zasłonisz dziecko przed słońcem, wiatrem czy deszczem. Materiał jest wodoodporny z ochroną UV filtrem SPS 40+. W górnej części znajduje się dodatkowe okienko do podglądu z siatką zapinane na rzep. Spacerówka posiada pełną pozycję leżącą oraz bardzo dużą powierzchnię spania na ponad 90 cm. Więc jeśli twoje dziecko lubi drzemać w wózku, to będzie w sam raz. Pełną pozycję leżącą ustalamy szybkim ruchem, wystarczy opuścić siedzisko. Regulację do pozycji siedzącej ustalasz za pomocą dwóch dodatkowych pasków. Dodatkowo tył wózka posiada system wentylacyjny, bardzo duży panel, który możesz rozpiąć, podwinąć i zawiesić na gumce. Idealnie sprawdzi się w gorące i upalne dni. Tył wózka posiada również dodatkową kieszeń na drobniejsze rzeczy, np. portfel, klucze czy telefon. Bez wątpienia fenomenem w wózkach Petit Mars jest możliwość ich personalizacji. Wózki posiadają możliwość wymiennych budek, jeśli znudzi się kolor wózka, zawsze możesz go zmienić. Kręcąc materiał filmowy do tej prezentacji, mieliśmy kilka pytań, co to za wózek i jak się nazywa. Kolory naprawdę robią wrażenie. Jeśli szukasz wózka innego niż wszystkie, niestandardowych wzorów innych, to ten model będzie dla Ciebie. Wszystkie budki w standardowych kolorach są dostępne przez cały rok. Kluczowe są z kolei budki limitowane, które widzisz w naszej prezentacji. Jest to budka Monsters oraz budka Garden. Celem budek limitowanych jest ich ograniczona ilość dostępna w sprzedaży. Więc jeśli chcesz się wyróżnić, to ten wózek będzie w sam raz. Konstrukcja wózka jest bardzo solidna, z pewnością posłuży dla więcej niż jednego dziecka. Osobiście jestem fanem zakupów na więcej niż jeden sezon. Mamy wielu klientów, którzy kupili u nas wózek 2 lata temu, a dla kolejnego dziecka zmieniają tylko budkę. Poza budkami w wózku masz możliwość również wyboru elementów wykończenia. Do dyspozycji masz wykończenie w kolorze czarnym lub brązowym. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że w pełni wyczerpałem temat wózka. Jeśli szukasz spacerówki na lata o solidnej konstrukcji, ponadczasowym designie, to Petit Mars Plus będzie właściwym wyborem. I oczywiście jeszcze raz zapraszam do subskrypcji naszego kanału oraz odwiedzenia naszej grupy na Facebooku Wózek Dziecięcy Zapytaj Jaki. A teraz podziwiaj piękno wózka Petit Mars. Do zobaczenia i cześć. Już dziś zamów wózek przez nasz sklep internetowy www.jaśkosklep.pl. Dla pierwszych 10 osób przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy, który znajdziesz pod opisem naszego filmu.